Marian Zyndram Kościołkowski. To on będzie głównym bohaterem naszego projektu. Dlaczego właśnie on? Ze względu na ciekawą historię jego życia, którą dziś postaramy się Wam przybliżyć. Urodził się 16 marca 1892 roku w Ponedel na Litwie, w rodzinie szlacheckiej. Był synem Karola i Marii. Szkołę średnią ukończył w Sankt Petersburgu w 1910 roku. W tym samym mieście rozpoczął studia w Instytucie Psychoneurologicznym, a potem rozpoczął studia na Wydziale Rolnictwa Politechniki w Rydze. Ukończył je w 1921 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Swoją działalność niepodległościową rozpoczął już, gdy był na studiach. W 1915 roku zaczął działać w Polskiej Organizacji Wojskowej. W latach 1918-1922 był na służbie w Wojsku Polskim. Opuścił je ze stopniem podpułkownika piechoty. W 1922 dołączył do PSL Wyzwolenia, w którym przez 3 lata pełnił funkcję wiceprezesa. W tych latach został posłem na Sejm z ziemi wileńskiej. W kwietniu 1925 roku był współzałożycielem Klubu Pracy, późniejszej Partii Pracy. W okresie od 1930 do 1934 roku pełnił funkcję wojewody białostockiego. W listopadzie 1930 ponownie dostał się w szeregi Sejmu. W 1934 roku powierzono mu tekę ministra spraw wewnętrznych, którym pozostał do 12 października 1935 roku. Następnego dnia stał się premierem RP, pełnił tę funkcję do maja kolejnego roku, kiedy to przejął Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. W 1915 roku poślubił Annę Krysińską, z którą miał dzieci: Jerzego, Witolda i Marię. Marian rozwiódł się z Anną, która zamieszkała z dziećmi. Później związał się z aktorką Marią Balcerkiewiczówną, z którą potem zawarł związek małżeński. W 1940 roku wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Zmarł 12 kwietnia 1946 roku w Brookwood. Nasz bohater podczas swojego życia został wielokrotnie doceniony przez różne organizacje. Odznaczony był wieloma orderami, m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Zasługi. Grupą społeczną, do której kierowaliśmy projekt, jest młodzież. Przeprowadziliśmy wiele akcji promujących posła. Jedną z nich była sonda uliczna przeprowadzona w Pawłowickim Parku. Pawłowicka młodzież mile nas zaskoczyła. Co do znajomości posła, zdania były podzielone. Jednak po dokładnym zapoznaniu się z nim, większość osób chętnie by go poparła. Kolejną akcją było promowanie posła w naszym środowisku. W tym celu zorganizowaliśmy konferencję na gminnej auli Przylądek Talentów. Organizowaliśmy też warsztaty i debaty, podczas których młodzież chętnie się udzielała. W czasie tworzenia projektu wspierali nas nasi posłowie pomocniczy Patrycja Mach i Michał Staniek, wicedyrektor naszej szkoły Dorota Szulik, dyrektor naszej szkoły Grzegorz Paszyna.